dzisiejszym odcinku dostaliśmy nową aktualizację Fortnite. Między innymi dostaliśmy nowego darmowego skina, nowy tryb rankingowy OG Reload oraz nowy mityczny medalion. Ale widzowie, zanim do tego przejdziemy, jak co odcinek z aktualizacji, coś dla was przygotowałem i w dzisiejszym odcinku możecie wygrać dokładnie tego kozackiego skina. I słuchajcie, trzeba wykonać trzy rzeczy. Po pierwsze, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ jest to kanał Rafa Plus, i upewnijcie się oczywiście, czy nie wygasł wam mój kod Rafa to ja w sklepie, więc sprawdźcie, czy go macie, i oczywiście wbijajcie na Discorda, bo tam będą wyniki. I widzowie, całość zacznijmy sobie od tego, że omówimy sobie rzeczy, które zostaje dodane i zaraz wam je pokażę w grze. Po pierwsze, jak możecie zobaczyć, mamy nowe urodzinowe zadania. No i jeśli mamy urodzinowe zadania, no to tak jak możecie tutaj zobaczyć, mamy tak: rzuć prezenty urodzinowe, złóż życzenia urodzinowe kierowcy busa, czyli też jest to coś nowego, zjedz oczywiście kawałki tortu, wypuść i przebij balony. No słuchajcie, powróciło dosyć dużo fajnych rzeczy. I po pierwsze, jeśli chodzi o darmowe przedmioty, wiem, że film nazywa się pewnie darmowy skin. Po pierwsze, mamy tutaj bodajże plecak oraz zbierak i oczywiście graffiti. I słuchajcie, minęło już 7 lat, odkąd Fortnite wszedł do gry, że tak powiem, także no ten czas ucieka bardzo szybko. A jeśli chodzi o darmowego skina, zaraz wam wszystko wytłumaczę, o co chodzi w tym darmowym skinie. Słuchajcie, mamy nowy medalion, który teraz postaramy się znaleźć. I słuchajcie, jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy, gdzie prawdopodobnie to wszystko możemy znaleźć, to wydaje mi się, że karkołomne koleje będą najlepsze. No bo jak wiecie, na nowych lokacjach mamy tutaj boty i pewnie tam jest tort, ale polecimy sobie właśnie na karkołomne koleje, poszukamy nowego prezentu, który został dodany. I słuchajcie, po pierwsze, jak klikniemy B, składamy życzenia urodzinowe, więc klikajcie B w Battlebusie, bo to jest zadanie. I słuchajcie, tak wygląda, no pięknie prezentuje się ten Battlebus moim zdaniem. I mamy tutaj siódemkę, słuchajcie, ten czas leci za szybko, naprawdę ten czas leci za szybko. Gramy na full detalach, żebyście mogli tutaj wszystko zobaczyć dokładnie, jak co wygląda. No i słuchajcie, lecimy dokładnie na... dokładnie tutaj, czekajcie, na karkołomne koleje, ponieważ tam prawdopodobnie będziemy mieli tort, będziemy mieli prezenty, przynajmniej na to liczę, i być może będziemy mieli nowy medalion. Z tego co wiem, nowy medalion ma wylatywać z prezentów, więc sobie to wszystko zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No i słuchajcie, nie dość, że mamy nową urodzinową aktualizację, oczywiście to jest hotfix, to nie jest update, który się pobiera, jest to hotfix, więc jak wejdziecie do gry, to będziecie mogli od razu to sprawdzić bez konieczności pobierania. I z tego co widzę, to mam lekkie tutaj lagi, mam nadzieję, że to z nami nie pozostanie. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że sam tort możecie znaleźć tutaj, więc po pierwsze, przy tym torcie mamy kawałki tortu i to jest zadanie, no nie? Mamy tego zjeść bodajże 7, więc zjem sobie tutaj spod jednego i pewnie wykonam to zadanie, tylko ja jestem na customie, nie wiem, czy to tutaj działa. I dobrze by było prześledzić właśnie te zadania. Otwórzmy sobie to jeszcze. I tak, mamy kawałki tortu, wypuść balony, ujawnij przeciw... Aha, czyli jeszcze fajerwerkowa rakietnica jest. Złóż życzenia, to ma... Aha, 7 razy. Zanim jeszcze zobaczymy na te prezenty, to ja bym tutaj zobaczył na tego darmowego skina. Czy on tutaj już jest dodany w zadania, czy po prostu musimy zagrać tryb rankingowy? Jeśli tak, to pamiętajcie, że właśnie jest nowy tryb, zaraz wam go również pokażę. Zadania reaktywacji, Dzień Duma, etapowe... medale. I tu być może medal mityczny poziom 7. Aha, to nie jest to. Aplikacja mobilna to było. Tygodniowy, fabuła, dzienne, rozpęd, droga mistrzów i urodziny. Czyli wygląda na razie na to, że mamy... po pierwsze, nie mamy NPC-ów, a po drugie, nie mamy jeszcze tych zadań, co ciekawe. Nie wiem, czy będziecie chcieli tu... Aha, czekajcie, a przebij balony to będzie to? No bo tam było coś o przebij balony. Dostałem graffiti. Wypuść lub przebij balony, czyli wygląda na to, że to takie balony mamy rozwalić też. Więc tutaj macie kolejną podpowiedź co do zadań, tylko wiecie co? Ja tak się zastanawiam teraz, gdzie my możemy znaleźć prezent. Czy prezent po prostu gdzieś tutaj będzie nam leżeć na ziemi, więc ja go po prostu teraz poszukam. I słuchajcie, jestem ciekaw, jak ten medalion działa, bo z tego co wiem, medalion ma działać w ten sposób, że przy podskakiwaniu będziemy mogli po prostu dostawać balon na plecy, coś w tym stylu. Tylko właśnie pytanie brzmi, gdzie ja taki prezent będę mógł znaleźć, bo tak szczerze to myślałem, że, no nie wiem, że będzie gdzieś tutaj u nas leżał przy torcie, ale wygląda na to, że nie, więc tego prawdopodobnie trochę sobie poszukamy.
A więc widzowie, mi udało się zdobyć już ten prezent i od razu wam mówię, nie jest to takie proste, jak się wydaje. Jak chcecie mieć, no ogólnie, jak chcecie znaleźć, to na pewno latajcie na duże lokacje, gdzie jest dużo lutu na ziemi. Na przykład dokładnie na karkołomne, sklecone slajdy, tutaj jest bardzo dużo itemków, więc no ogólnie większe lokacje będą do tego lepsze. I słuchajcie, kiedy rozwalimy sobie, w sensie rzucimy sobie ten prezent i go rozwalimy, to okazuje się, że po pierwsze wygląda on... No, ogólnie wygląda to przepięknie, słuchajcie, nie wiedziałem, że to tak fajnie będzie wyglądać. Tu mamy ten Galaxy motyw właśnie tego sezonu Marvelowego. I słuchajcie, kiedy otworzymy sobie ten medalion, to po pierwsze, ten prezent, to w środku będzie po pierwsze broń i po drugie nowy urodzinowy medalion, który prezentuje się w ten sposób. I słuchajcie, ogólnie on daje nam balony. Czy daje coś jeszcze? Zaraz to wszystko przetestujemy. Ale co najważniejsze, słuchajcie, ten medalion nie oznacza nas w żadnym stopniu. W sensie nie jesteśmy żadnym kółkiem, więc jeśli chcecie zdobyć medalion z kogoś, no to nie będą te osoby oznaczane tymi kółkami żółtymi, którymi są oznaczane te trzy medale. Przynajmniej jak ja grałem wcześniej meczyk, to nie miałem nikogo zaznaczonego. No i słuchajcie, przy każdym skoku podobno dostajemy balon. Tylko nie wiem, dlaczego ja go nie dostaję. Czekajcie, weźmy tutaj, zobaczmy. Aha, czyli nie przy każdym skoku, tylko regularnie otrzymujemy balony na plecy, że tak powiem. I w dodatku w tym prezencie mamy jeszcze rewolwer, który wygląda, w sensie rewolwer to był. Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, jeśli chodzi o medalion, no to jak go wyrzucimy, balon nam zostaje. Jak go weźmiemy, to co ciekawe, myślałem, że dostanę tutaj drugi balon, ale niestety tak się nie wydarzyło. Wyrzućmy jeszcze ten balon, wyrzućmy jeszcze ten medalion, wszystko mi się zaczyna mieszać. Wyrzućmy ten medalion. Okej, niby dostałem dwa, ale jeśli chcemy odhaczyć balony, wygląda to tak. Czyli tak naprawdę, czy nam to coś jeszcze daje? Przetestujmy sobie może to w ten sposób, nie wiem, obijmy się i zobaczymy, mam nadzieję, że nie zginę. Okej, nie zginąłem. I pytanie, czy ten medalion jakoś tutaj, nie wiem, nas będzie leczyć? Z tego, co było mówione na samym początku tego sezonu, gdy dostaliśmy ten medal, to była mowa o tym, że ten medalion będzie nas leczyć za fraga. Chodźmy kogoś wyeliminować. Zobaczymy, nie wiem, jak wyeliminujemy tutaj tego NPC. Ej, mówiłem, że jest mega ciężko to znaleźć, a okazuje się, że mamy drugi. Co jest grane? Dobra, wyrzućmy sobie jeszcze jeden tutaj, dokładnie w to miejsce. Rozwalmy to i zobaczmy, czy możemy mieć dwa medaliony. Czy możemy zabrać dla kumpla? No niestety, wygląda na to, że nie możemy tego zabrać dla kumpla, więc tak naprawdę dostajemy jedną broń, zero leczenia i coś takiego. Więc ja sobie zabiorę tą broń teraz i zrobimy sobie w ten sposób, że ja wyeliminuję tutaj Gwenpool, także wyeliminujmy ją. Czekajcie, mam nadzieję, że ona tutaj zaraz się da nam wyeliminować. I nic nie dostaliśmy. Ej, nic nie dostaliśmy, czyli tak naprawdę ten medalion daje nam tylko balony. Jak możecie zobaczyć jeszcze w lobby, mamy nowy tryb rankingowy, sezon 0. I w tym trybie możemy zdobyć skina. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że tutaj w wiadomościach powinniśmy mieć opisane odblokuj felinę i style rankingowe. Do 11 listopada zarejestruj się na konto Epic i zdobądź 25 poziomów konta. Tylko pytanie, czy to trzeba nadto zdobyć 25 i go dostać? Właśnie to jest dobre pytanie. Żeby odblokować Kill of Pazur felinę i 50 poziomów, by odblokować strój felina. Dodatkowe style możesz odblokować grając przygody rankingowe, czyli nie tylko OG Reload, tak by to wyglądało. Odblokowany styl będzie pasować do obecnego poziomu rangi od brązu po Unreal. Trzymajcie się i do następnego.